przełom. Uniwersytet Londyński, 1906 rok. 20-letni student przygotowuje się do egzaminu końcowego ze studiów inżynierskich. Jego kariera jako inżyniera zapowiada się bardzo dobrze, gdy nagle w jego ręce wpada mały zeszycik, którego treść nie daje mu spokoju. Jeśli by nasz Pan dzisiaj powtórnie przyszedł i by nas spytał, dlaczego do milionów ludzi ciągle jeszcze nie dotarła Ewangelia, to nie moglibyśmy mu dać na to żadnej odpowiedzi. Ten mały zeszycik wywarł wielkie wrażenie na moim ojcu. Trafił do sedna biblijnego zdania. Chrześcijanin powinien iść na cały świat i głosić Ewangelię. To zadanie nie tyczyło się Anglików, ale chrześcijan. W tym zeszyciku była mowa o odrzuceniu swoich osobistych planów, bo Bóg ma coś lepszego. Czy on miał zrezygnować z pracy jako inżynier i pójść na misję? James Outram Fraser, Boom Nade. Fraser pożegnał się ze swoją matką i wstąpił do misji z środkowej Chin, założonej przez angielskiego pioniera misji w Chinach, Hudsona Taylora. Fraser podziwiał bardzo życie Taylora i jego wiarę. Po przybyciu do Chin w roku 1908 zagłębił się Fraser w naukę języka chińskiego. Około rok później był on mniej więcej przygotowany i wysłano go do niedaleko oddalonych miejsc. Prowincja Yunnan leży niedaleko na zachodzie Chin. Zachodnia część tej prowincji to teren górzysty i mało zagospodarowany. Towarzystwo misyjne prawie nie zwracało uwagi na te okolice. Odpowiedzialność za ten rejon przydzieliła misji środkowe Chiny Johnowi McCarthy. I gdy on poprosił misję, aby przydzielono mu do pomocy Frasera, nie wiedział, że ten jest doświadczonym wspinaczem górskim, że kocha góry. Fraser był w swoim żywiole, razem z kuzynem spinali się w Wysokich Alpach, a tutejsze góry były jeszcze wyższe. Po przybyciu do Yunnan zamieszkał Fraser u małżeństwa J. E. Bory, którzy byli pracownikami misji w tym rejonie. Mieszkali w mieście, które wtedy nosiło nazwę Tenjuri. Fraser kontynuował w dalszym ciągu naukę języka chińskiego. Ciągnęło go jednak do ludzi, chciał poznać ich życie, kulturę i myślenie. Na miejscowe targowisko przychodziło zawsze dużo ludzi. Tam też spotkał ludzi, którzy przybyli z gór w miejscowości Linsumbe. Z pobliskich okolic przychodzili tu ludzie z plemienia Gesza, Eshingpu, Lisu oraz Tybet. Kilka lat później, jak opowiadała Elizabeth Cook o spotkaniach Frasera z tymi ludźmi, ludzie ci nie rozmawiali po chińsku, nie ubierali się jak Chińczycy, a na głowach nosili turbany. Kobiety nosiły bardzo kolorowe stroje, ludzie ci przynależeli do plemienia Lisu i nigdy przedtem nie słyszeli o Jezusie. Ich język nigdy nie został spisany, nie służyli jak Chińczycy obcym bożkom, lecz wierzyli w duchy, oddawali cześć duchowi Achren o tak zwanej opętanej przyrodzie. Któregoś dnia spotkał Fraser grupę ludzi z plemienia Lisu. Serce zaczęło mu mocniej bić, gdy zaprosił ich do swego małego pomieszczenia, które nazwał Salka Kazan. Ludzie ci poszli za nim, a po wejściu do pomieszczenia padli na kolana i 3 razy dotykali głową do ziemi. Tradycja ich nakazywała im, aby w ten sposób okazać respekt białemu człowiekowi. Komunikacja była bardzo ograniczona z powodu braku znajomości języka, jednak Frasera coś mocno do tych ludzi ciągnęło. Od samego początku intensywnie modliłem się za tymi ludźmi, coś mnie w tych ludziach fascynowało. Fraser umiał całkiem dobrze porozumiewać się po chińsku, wybierał się w podróże w góry, rozdawał pisma i traktaty, głosił Ewangelię o Jezusie. James dotarł do pewnej miejscowości, gdzie spotkał człowieka, który był srebrnikiem i który bardzo zainteresował się Ewangelią. Zaproponował, aby Fraser głosił słowo przed jego domem. James zgodził się i zebrało się sporo ludzi, którzy nigdy wcześniej nie słyszeli białego człowieka, jak głosi Słowo Boże. Ludzie zachwycali się kazaniami, jeszcze nigdy nie słyszeli czegoś takiego. Po kilku dniach Fraser poczuł się nieco zmęczony i udał się w góry, aby odpocząć. Jeszcze nigdy nie przebywał tutaj żaden misjonarz. W tej dolinie żyje około 100 000 ludzi bez światła Ewangelii. Smutne jest to, że tak mało chrześcijan jest gotowych do pracy w misji. Coś tu nie pasuje. Po około roku czasu od przybycia tutaj wybrał się Fraser wraz z przewodnikiem Lisu na zachód. Obaj dotarli do małej wsi, gdzie odbywały się wieczorne uroczystości zaręczynowe. Trochę bawiło to mieszkańców wsi, ponieważ Fraser nie rozumiał języka Lisu, a jak zaczął zapisywać głoski na papierze, to pytali się go, co to wszystko znaczy. Ktoś powiedział, on chce nam ukraść nasz język, niedługo zabraknie nam słów. U schyłku dnia zebrał Fraser około 400 wyrazów Lisu spisanych angielskim alfabetem. Ten mówiący papier, który bardzo bawił mieszkańców wsi, stał się zarazem początkiem pisanego języka Lisu. Sposób pisania stworzony przez Frasera używany jest po dzień dzisiejszy. Po kilku latach samotnej pracy przydzielono Fraserowi do pomocy młodego amerykańskiego misjonarza, który się nazywał Carl Gowman. Fraser i Gowman dobrze się rozumieli, obaj pełni byli energii i chętnie pracowali ze sobą. Któregoś dnia ktoś zapukał do drzwi, gdy Fraser otworzył, ujrzał przed sobą mężczyznę z plemienia Lisu. Człowiek ten przyniósł ze sobą prezent. Był to kolorowy ptak, którego mężczyzna złapał w górach i którego chciał podarować Jamesowi. Chciał przy okazji pożyczyć trochę pieniędzy, za które mógłby odprawić uroczystości weselne w rodzinie. Nie zapomniał też zaprosić ich jako gości na wesele. James był w zakłopotaniu, nigdy wcześniej nie pożyczał tu nikomu pieniędzy. Zaprosił więc mężczyznę do rozmowy z Karlem, podczas gdy sam poszedł się pomodlić. Po modlitwie zdecydował, że pójdzie na wesele i że da mężczyźnie pieniądze. W wielkim napięciu dotarli James i Carl do wioski, gdzie miało odbyć się wesele. Rodzina Zaj serdecznie ich przywitała, uroczystości trwały kilka dni. Gdy się skończyły, James zagrał na swoich organach, a potem zaczął głosić Ewangelię. Lisu szybko nauczyli się śpiewać pieśni dziękczynne i pochwalne Bogu żywemu. Ich zdolności muzyczne bardzo cieszyły Jamesa. Matka Zaj była bez wątpienia osobą dominującą w tej rodzinie, zadawała dużo głębokich pytań. I ostatniego wieczoru stało się coś, czego obaj misjonarze w głębi serca sobie bardzo życzyli. Cała rodzina uwierzyła w Jezusa Chrystusa, że On jest Synem Bożym i że zapłacił za ich grzechy. Ponieważ nie umieli pomodlić się w języku Lisu, spytali się, czy mogą pomodlić się w języku chińskim. Lisu pytali się, czy spodobałoby się Bogu, gdyby się oni do Niego modlili i śpiewali nowo nauczone pieśni. Cała rodzina obiecała, że przyjdą do miasta, by się dowiedzieć więcej o Jezusie. To była pierwsza rodzina, którą przyprowadził James Outram do Jezusa. Obaj się bardzo z tego cieszyli. Któregoś dnia spotkał Fraser 23-letniego człowieka z plemienia Karen z Birmy. Na imię mu było Batkon. Batkon świetnie władał językiem angielskim oraz Lisu, był bardzo dobrze wykształcony i duchowo tak samo usposobiony. Razem odwiedzili wieś Lisu i przebywali jakiś czas u rodziny Zaj, która dużo uczyła się z Biblii, poznawała, że szatan od samego początku jest oszustem. W tym czasie Carl Gowman zaręczył się i zrezygnował wkrótce z pracy w misji. Batkon okazał się dla Frasera wielkim wsparciem poprzez to, że tam był i mówił płynnie w języku Lisu. Potem poczuł Fraser, że jest w swojej pracy trochę osamotniony, że potrzebowałby wsparcia, napisał więc do swojej mamy, aby modliła się za niego. Wkrótce stało mu się jasne, że on i kilku misjonarzy nie będą w stanie przedostać się przez wysokie góry do tysięcy ludzi z plemienia Lisu. W niedługim czasie Fraser dostał list z Szanghaju od dyrektora misji środkowe Chiny, Hoste. Pisał on, że bardzo zależy mu na ludziach w zachodniej części Yunan i aby James udał się w podróż do tamtego rejonu, aby zorientować się w sytuacji. Fraser bardzo się ucieszył z tego polecenia i z wielkim zapałem udał się w podróż. Podczas tej odkrywczej podróży przez górskie rejony docierał do miejsc, do których jeszcze nigdy nie dotarł żaden Europejczyk. Podczas tej podróży widział, jak wiara w demony trzyma tych ludzi w więzieniach. Po raz pierwszy zetknął się z mocami ciemności. Dla tych ludzi była to realność. Ludzie ci żyli w ciągłym strachu przed mocą złych duchów, różnymi sposobami starali się je ułagodzić. Aby ułagodzić złego ducha, szamani zachęcali ludzi, aby boso wchodzili po drabinie, która zamiast szczebli miała ostre brzytwy. Jeśli człowiek posiadał złego ducha, był w stanie to uczynić bez okaleczenia sobie stóp. Fraser zapisywał wszystko, co zaobserwował. Nikt nie mógł spiąć się po drabinie bez odpowiedniego przygotowania, inaczej ostrza poprzecinałyby mu stopy. Gdy docierali do góry, kiwali się dziwnie i wydawali z siebie przedziwne okrzyki. Fraser wspominał, że dla oglądających było to coś w rodzaju rozrywki. Lecz takie postępowanie było dalekie od prawdy. Ci ludzie byli zmęczeni, chcieliby pozbyć się tego ciężaru i strachu, w którym żyli, lecz byli tak zniewoleni, że nie mogli inaczej. Fraser zauważył, że w każdym domu znajdował się ołtarz poświęcony zmarłym przodkom, przy którym modlono się do różnych duchów. W kulturze plemienia Lisu było to głęboko zakorzenione. Dla Carla Gowmana zbliżał się dzień ślubu, a dla Jamesa czas samotności. Między rokiem 1913 a 1914 James znajdował się w duchowej depresji. Zastanawiał się nad pytaniami, które inni ludzie by ignorowali. Podczas gdy Fraser troszczył się o zaślepionych duchowo Lisu, sam stał się celem szatańskich ataków. Coraz bardziej staczał się w coraz to bardziej paraliżującą depresję. Mniej więcej w tym samym czasie cała rodzina Zaj, wszystkie osoby wróciły znowu do swoich dawnych zabobonów. Podczas gdy mnie tam nie było, zachorował najstarszy wnuk, dostał wysokiej gorączki. A oni zamiast posłać do nas i poprosić o lekarstwa, poszli za poradą sąsiadów i sprawdzili doktora czarownika. Czarownik powiedział, że ten duch, którego oni z tego miejsca wypędzili, powrócił z powrotem, że teraz jest zły i będzie się mścił. Rodzina Zaj zbudowała znów ołtarz dla demonów i obiecała złożyć świnię na ofiarę, jak tylko będzie ich na to stać. Przestali śpiewać i modlić się. Myślę, że jego wiara była bardzo zdruzgotana, wyzwał mocy w ciemności. Fraser został sam, a ci, co uwierzyli, znowu się odwrócili. Zdawało się, że jego praca misyjna kompletnie się nie powiodła. Po tym, jak szatan powrócił do swego starego mieszkania, zaczął również atakować samego Frasera. Wielka niepewność zaczyniła życie Frasera. Wszystko, w co uwierzył i czemu się poświęcił, zaczęło się chwiać. Modlitwy zdawały się być puste i rozwiewały się. Przychodziły zwątpienia, nasuwały się pytania, czy w ogóle Bóg słyszy moją modlitwę, czy On w ogóle o mnie się troszczy. 5 lat pracy misyjnej w Chinach i nie ma żadnych rezultatów. Wszystko na nic. Czy jesteś pewny, że taka była Boża wola? Pewnego dnia James otrzymał listy i egzemplarz czasopisma Przezwyciężający. Był to magazyn, o którym wcześniej nigdy nie słyszał. Podczas gdy na dworze strasznie padało, zabrał się James do czytania, jakby jeden temat dominował w całym czasopiśmie. Kilka razy przeczytałem to czasopismo i stało się dla mnie oczywiste, że uwolnienie od złej mocy leży w mocy śmierci Jezusa na krzyżu. Tylko wtedy możemy dać jej odpór. James był inżynierem i był przyzwyczajony, że wszystko musi natychmiast funkcjonować. Przeczytał wtedy list Jakuba, 4 rozdział 7 wiersz, przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, ucieknie od was. I tak on to przyjął, w mocy Chrystusa przeciwstawił się diabłu, tak że ten rzeczywiście od niego uciekł. Gdy James otrzymał wiadomość od matki z Anglii, że w jego miejscowości utworzyła się grupka wierzących, którzy modlili się o niego, bardzo się tym ucieszył. Od dawna miał takie pragnienie, aby ktoś wspomagał go w modlitwach, podczas gdy on starał się dotrzeć do plemion. Czas szybko przemijał. James poznał, że źle się modlił. Poruszała go myśl, że ludzie nie mogą modlić się z wiarą, bo nie mają na tyle wiary i nie wierzą, że Bóg już im odpowiedział. Miał nadzieję, że Bóg może kiedyś odpowie. Podnoszą się ze swoich kolan i mówią, że Bóg kiedyś im odpowie, ale nie wierzą, że Bóg już to uczynił. Do Frasera dotarło, że prawdziwa wiara w Boga objawia się teraz, a nie w przyszłości. Czasami Bóg daje nam odpowiedź od razu, a niekiedy każe nam na swoją odpowiedź czekać. Pełen zapału i świadomości, co mogłoby go to kosztować, z wielką wiarą modlił się o to, aby setki rodzin z plemienia Lisu nawróciły się do Jezusa. Gdy podniósł się ze swoich kolan, był mocno przekonany, że otrzymał już odpowiedź na modlitwę. Przez następne miesiące odczuwał 2 rzeczy: zapał i wzmocnienie. Coraz więcej czasu spędzał na modlitwach i zrozumiał, na czym polega modlitwa z wiarą. Swoje doświadczenia zapisywał na papier. Wszystko zależy od tego, jaką posiadamy wiarę. Nie można się modlić ponad wiarę. Ja nie mam wiary na to, aby nawróciły się tysiące rodzin, ale wiem, że Bóg dał mi wiary, aby setki rodzin przyszły do Jezusa. Tu są granice, jakie Pan położył na mnie i które akceptuję. W tym czasie również 8 osób modliło się na regularnych spotkaniach. Modlitwy tych ludzi bardzo wspierały Jamesa, były cenniejsze niż złoto. Życzył sobie, aby modlono się bardzo intensywnie o to, aby praca dla Pana się powiodła. James napisał coś, czego wcześniej nie pisał. Nie chciałbym nadwyrężać, ale nie proszę Was o małą pomoc, lecz chcę całkowicie zdać się na Waszą pomoc przez modlitwy. Powierzam Wam wielką odpowiedzialność. Proszę Was, weźcie ciężary tych ludzi. Chcę, abyście za pomocą Boga. Czy jesteście na to gotowi? Czy będziemy się modlić? Tak, oczywiście, my musimy się modlić. Uklęknijmy wszyscy. Uklęknijmy i trzymamy się za ręce. Ojcze, który jesteś w niebie, prosimy Ciebie za rodzinami z plemienia Lisu. Fraser wysłał do biura misyjnego swoje sprawozdanie z podróży, a potem jeździł od wsi do wsi, głosząc Słowo Boże. Po drodze spotykał nowo nawróconych Lisu, którzy palili rzeczy służące do oddawania czci demonom, co się rzadko spotykało. Jednak czas żniw dla samotnego pioniera jeszcze nie nadszedł. Jego nadzieja jeszcze się nie spełniła, o czym informuje nas jego pamiętnik. Niedziela, 16 styczeń. Tylko jeden człowiek przyszedł na zgromadzenie. Piątek, 4 luty. Pościłem do godziny 14. Jestem bardzo zdeprymowany wobec pracy tutaj. Dzisiaj wydaje mi się, że ten zły trzyma swoją rękę nade mną, tak jak nad innymi z tego rejonu. 15 marzec. W tym dniu potrzebuję więcej modlitwy niż zwykle. Przeminęło 5 następnych miesięcy w tym rejonie, a James czekał i był ciekawy, jak dalej się wszystko potoczy. Zdawało się, jakby czas nawrócenia się tych ludzi jeszcze nie nadszedł. James wiedział, że są prowincje, gdzie praca przynosiłaby więcej owoców. Po 6 latach intensywnych modlitw o plemię Lisu z ciężkim sercem postanowił Fraser napisać list do dyrektora misji Hoste z prośbą o przeniesienie go w inny rejon, gdzie praca miałaby większy sens. Fraser postanowił odwiedzić rodzinę Bory, która mieszkała 2 dni drogi stąd, bo może byłaby to jego ostatnia okazja, aby się z nimi zobaczyć. Dzięki opiece rodziny Bory James szybko wyzdrowiał ze swojej choroby. Krótko po tym, jak wyzdrowiał, miała pewna osoba odwiedzić miasto w Dolinie. Ponieważ Fraser pracował tam jako pionier, wybrano go, aby się tym zajął, a list do dyrektora nigdy nie został napisany. Z wielką radością głosił znowu w języku chińskim, przeżywał, jak buddyści stawali się chrześcijanami. Potem zaplanował jeszcze ostatnią wyprawę przez rejon plemienia Lisu, aby się na 100% przekonać, że jego praca nie przyniosła żadnego owocu. Nie chciał odejść, jednak musiał okazać misji swoją gotowość do odejścia. W wyprawie towarzyszył mu człowiek z plemienia Lisu. W jednej z górskich wsi zebrała się wokół niego przy ognisku spora liczba ludzi, którzy słuchali, jak on, przekonany, że po raz ostatni do nich przemawia, z całego serca głosił Ewangelię. On powiedział: ja wam mówię prawdę, tak jest w Biblii napisane, teraz zależy tylko od was, co z tym zrobicie. Następnego ranka, gdy przygotowywał się do dalszej podróży, przybiegł jego towarzysz podróży i wołał do niego: nauczycielu, poczekaj chwilę, jest jedna rodzina, która chce stać się chrześcijanami, jeśli my im w tym pomożemy. Wtedy poszedł do nich i jeszcze dokładniej wytłumaczył im, co to znaczy iść za Chrystusem. Mówił im, że na bałwochwalstwo zarówno w ich sercach, jak i domach nie może być miejsca, jeśli naprawdę chcą iść za Jezusem. On bardzo się cieszy, że oddajecie swoje życie w Jego ręce. W ciągu następnych dni 7 rodzin zniszczyło przedmioty, które służyły do oddawania czci demonom. Między sierpniem a listopadem 1914 roku 600 osób z plemienia Lisu odwróciło się od szatana i poszło za Jezusem. A list do dyrektora nigdy nie został napisany. Więcej o doświadczeniach Frasera zamieszczone jest w książce noszącej tytuł Spinający się dla Boga oraz w innych wydawnictwach. W 1929 roku ożenił się Fraser z Roxy Diamond, wkrótce mieli 2 córki. W 1931 roku, podczas gdy Roxy była w ciąży i oczekiwała narodzin 3. córki, zmarł Fraser na malarię, miał wtedy 52 lata. Bóg używał Frasera oraz innych pracowników misji środkowej Chin, aby w takich państwach jak Chiny, Tajlandia, Birma czy Lisu głoszona była Ewangelia. Do nich należą również John i Isobel Kuhn oraz inni misjonarze, a przede wszystkim sami Lisu, ewangeliści. Oni to dużo się przyczynili, aby światło Ewangelii dotarło do jeszcze wielu innych plemion w zakątkach Chin. Także modlitwy chrześcijan w Anglii wydawały owoce. W 1941 roku przedstawiciele 10 plemion, to jest około 1000 ludzi, ukończyło szkołę biblijną. W Lisu zbór rósł bardzo szybko. Cook podróżował przez góry wraz z Lisu ewangelistami, wszędzie gdzie docierali, napotykali na ludzi, którzy wierzyli w Jezusa Chrystusa. W 1951 roku ze 150 tysięcy żyjących tam Lisu 20 tysięcy stało się chrześcijanami, powstało ponad 40 kościołów. Kilkanaście lat później, po tym jak nastąpił przełom w Lisu, wszyscy misjonarze, którzy nie mieli chińskiego pochodzenia, zmuszeni zostali do opuszczenia Chin. Nazwa misji środkowe Chiny została zmieniona na Towarzystwo Misji Pozamorskich. Dzisiaj w skład misji wchodzi około 1300 pracowników pochodzących z 30 różnych krajów, którzy służą ludziom we wschodniej Azji. Lisu stali się sławni jako śpiewające zbory. W roku 1950 ostatni misjonarze musieli opuścić Chiny. Teraz praca zborowa leżała wyłącznie w rękach Lisu. Die Gemeindearbeit aber lag von nun an hauptsächlich in den Händen der Lisu. Po tym, jak Fraser stworzył system piśmienniczy, nauczył nas pisma, wprowadziliśmy 3-miesięczne szkoły biblijne. A to przyczyniło się, że mogliśmy też innym plemionom, takim jak Ba, Lahu, Lemong czy Shang, a nawet Chińczykom, zanieść Ewangelię. Lahu, Lemong, Shang und sogar den Chinesen. Ludzie z plemienia Lisu aż po dzisiejszy dzień dziękują Bogu za Frasera. Na pamiątkę tego, co zrobił, stoi tu tablica pamiątkowa, na której jest napisane Jan 12:24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Fraser pogrzebał swoje własne plany i był gotowy, aby pójść za Bogiem, dokądkolwiek go zaprowadzi. Pozostawił po sobie rosnący Kościół oraz alfabet, który obecnie jest używany. Zarówno jego matka, jak i ludzie, którzy wraz z nią modlili się, nigdy nie byli w prowincji Yunnan. Nawet nie jestem pewna, czy zdjęcia między sobą powymieniali. Chodziło im przede wszystkim o rzeczy duchowe, o to, aby przez modlitwę wspierać innych. I dzisiaj też to jest możliwe. Bóg stworzył każdego z nas, nadając nam określony cel. Nie musimy naśladować innych ludzi, lecz poddawać się całkowicie woli Bożej. Na pewno w wieczności zobaczymy, że dla Boga nie tylko ci ludzie są wartościowi, którzy dla Boga dużo zrobili, ale setki tysięcy ludzi, o których nigdy nie słyszeliście, o których nigdy nikt nie napisał książki, których nigdy nie widzieliście w żadnym filmie. Oni w oczach Boga liczą się może bardziej niż ci, o których oficjalnie dużo się mówiło. To jest bez sensu porównywać się z tymi, o których może została napisana biografia i mówić, o, tak jak on, to ja nie potrafię. Tak Bóg nie działa. Jeśli On nas powoła, to i nakazuje też, abyśmy przez Niego dane zadania również wykonali. Zadajmy sobie ważne pytanie, jak posłuszny jestem Jezusowi Chrystusowi? Gdy On mnie zawoła, czy jestem gotowy, aby iść wszędzie, gdzie On mnie pośle o każdej porze? Można by było jeszcze dużo opowiadać o Fraserze. Może chcecie się na ten temat więcej dowiedzieć, o tym, co on pisał na temat modlitwy z wiarą. Czy to przez modlitwę w domu, czy przez pracę na miejscu? Więcej informacji na ten temat znajdziecie pod adresem www.jofraser.org.